Okej, okay, to co? Sprawdźmy, czy to pływa. W sensie, nie że cała gazeta, sama syrenka, nie? WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak się złożyło, że się wydało. A co się wydało? Numer 2 na 2021, jeżeli chodzi o wydanie specjalne różowego magazynu Playmobil Pink. 15 zł to jego cena i dostajemy tutaj syrenkę oraz całkiem ładne opakowanie, no i pewnie magazyn, w którym dostajemy sporo atrakcji. Już samo opakowanie się wyróżnia, także poznacie bez problemu w kiosku, że to jest to wydanie i że syreny to nie jest coś, co trafiamy często, aczkolwiek no magazyn Playmobil akurat jest tym, który nas często potrafi zaskoczyć, bo dostawaliśmy chociażby czy konia, czy w przyszłym numerze dostaniemy tygrysa, ale to akurat w męskim, że to Lego nie jest tak jak właśnie w Lego, że same figurki i tak dalej. W Lego City tu dostajemy naprawdę różne różnorodność dużą. No i taka różnorodność właśnie między innymi jest. Dzisiaj dodatkowo przejrzymy się zaraz. Najpierw magazyn przejrzyjmy na szybko. No to tutaj będzie, zapewne będzie tutaj wszystko o konikach morskich, zapewne będzie komiks na tropie perłowego blasku oraz będą plakaty i nagrody. Czyli jakby tutaj, jeżeli chodzi o magazyn, to żadnych niespodzianek nie ma. Mówię o samym magazynie, aczkolwiek przejrzyjmy na szybko, bo a nuż widelec coś się tutaj stanie, co nas faktycznie zaskoczy. No mamy komiks, standardowo chciałoby się rzec, mamy Króla Mórz, mamy syreny, mamy oczywiście reklamy jeszcze innych magazynów, oczywiście, że dziewczęcych, no bo różowy magazyn dedykowany jest dla dziewcząt, chociaż ja cały czas zaznaczam, że jakby nie powinniście się tak ograniczać. Plakat, spójrzcie, nie wiedziałem, że taką podserię ma Playmobil. Ta firma mnie non-stop zaskakuje, tyle w temacie, moi drodzy, oni mają tyle serii, tyle fajności, że to jest podwodny pterodaktyl? Halo, to wygląda jak podwodny pterodaktyl, ale nie, że źle jakby, nie? Mamy również grę planszową, mamy jak wiązać warkocze, nie, no naprawdę, myślę, że większość dziewczyn tutaj znajdzie coś dla siebie. Co? Są takie koniki morskie? Pomyślał, że taki fofelek się utopił i go zjadł. Fuuu. A musicie wiedzieć, że ja nie jadam zwierzątek. Jest jeszcze jak zrobić żółwiki ciastkowe. Jeżeli chodzi o nagrody, no to sami się przyjrzyjcie, ile tutaj mamy do wygrania w tym numerze. No i jeszcze, żeby było ciekawiej, mamy prezentację właśnie tych zestawów podwodnych. Jeszcze w sumie to, co było na plakacie, tylko na jednej stronie, plus wymienionymi zestawami. No fajnie się to prezentuje. Wkrótce Playmobil Pink, ale to jest akurat zwykły numer, już niespecjalny. Dostaniemy taką to plażowiczkę z wieczorową sukienką, czyli no międzyzdroje w jednej zabawce. Przejdźmy jednak teraz do właśnie zabawki dołączonego do numeru T. No i co tu dużo gadać, blisterek jest taki jak zawsze, czyli fajnie opakowany, czyli dedykowany, czyli spójrzcie, tłoczony pod tę figurkę. Już otwieramy i patrzymy jak sama syrena, bo nie ukrywam, że ona mnie naprawdę intryguje, bo mówię, nie jest to jakaś codzienna, często spotykana postać w tych magazynach. W ogóle, no w Lego mam jakąś tam, ale wiecie, to nie jest oczywiście to samo, Playmobil a Lego to są dwie różne firmy. Tylko czekajcie, teraz oczywiście tutaj jak zwykle trochę zabawy być musi przy tym otwieraniu, bo choć podoba mi się takie pakowanie tych klocków, tak, to faktycznie bywa problematyczne. No wyłaź, syreno, ok, opakowanie idzie na bok. Co tutaj dostajemy? Tak jak mówiliśmy, dostajemy tutaj konika morskiego, naprawdę ładnie tłoczonego. Spójrzcie, jak on tutaj jest wydetalowany, no wypaskowany i tak dalej, nawet na buzi. Nie, naprawdę jest zrobiony porządnie. Dodatkowo widzicie, on tutaj może sobie stać na tym swoim jakże ciekawym ogonie, no bo chyba tak to trzeba nazwać. Nie, naprawdę prezentuje się super. Mamy również muszlę, która faktycznie dość dużych rozmiarów, ale wygląda naprawdę realistycznie, powiedziałbym. Oczywiście jak postawimy na półce, no to tutaj ten tył otwieralny zburzy szybko tą wizję, że to jest prawdziwa muszla, natomiast otwieramy. Szkoda troszkę moim zdaniem, że w środku nie znajdujemy perły, ale wiecie, nie można mieć wszystkiego. Z tej perspektywy wygląda ładniej, zgaduję, że w łapę wchodzi bez problemu. Czekajcie, czy się mylę? Mogę się mylić, mylę się, nie wchodzi w łapę, nie wchodzi to w łapę, znaczy wejdzie tak, ale wiecie, to jest naciągane, no powiedzmy naciągane, ale powinno chyba, czy to jest ten zaczep? Nie, nie powinno. No niestety, w łapę nie wchodzi. No i jest też nasza syrena. O, to mi się podoba, spójrzcie. Zginalny ogon, zginalny tutaj tułów. O, patrzcie jak ona fajnie. No normalnie
jak realna syrena. Naprawdę uważam to okej, tym bardziej, że spójrzcie, może jeszcze w tym momencie tak nam stanąć. Jedyne, czego mi trochę tu brakuje, chociaż nie wiem, bo przypuszczam, że w tym kanonie po prostu to nie występuje, żeby były zamienialne nogi, ale tak jak mówię, może są faktycznie syreny, które się nie zmieniały jednak w ludzi o którejś tam godzinie, czy po jakiejś tam czarze wróżki, więc jakby no harm done. Bardzo ładnie odlany tutaj ten złoty warkocz. Nie wiem, czy to widzicie, musicie to widzieć. Świetnie są odlane te włoski. Nie wiem, na ile odda też to moja kamera, one są dosłownie złote. To nie jest blond, to jest dosłownie złoty kolor. A tu z tyłu również wszystko świetnie odlane. Buzia trochę faktycznie mogłaby być jakiś niebieski tutaj make-up, czy coś w tym stylu. Muszelkowy stanik, jak najbardziej realistycznie odwzorowany. No i jeszcze tutaj nadruki. Nie no, jest naprawdę fajnie, a figurka jest nietuzinkowa. Podsumowując, dostajemy naprawdę za 15 zł bardzo fajny, nie tylko wakacyjny, ale i ogólnie dodatek. No bo Syrena fajne ma te opcje właśnie wyginalno-ogonowe, świetna, nawet nie że blond, tylko właśnie złota fryzurka. Wygląda i prezentuje się to naprawdę fajnie, a jako wakacyjny dodatek może świetnie te nasze wakacje tutaj uzupełnić. Także nie wiem, czemu mielibyście się nie skusić. Dziękuję Wam za kolejny wspólny odcinek na moim kanale. Mam nadzieję, że oczywiście wkrótce widzimy się w kolejnych. Zostawcie subskrypcję, by tego nie przegapić, najlepiej z dzwonkiem, by się Wam też przypominało o tym, że nowy film już jest. Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!